Współpraca to kolejna z zasad w podejściu LIDER. Współpraca jest pewną formułą regulującą to, co dzieje się na danym obszarze, kiedy na rzecz jego rozwoju działa tak wiele różnych podmiotów. Współpraca to pewna znana i od lat praktykowana domena, jeżeli chodzi o obszar polityki publicznej w Unii Europejskiej. Wpisuje się w pewną specyficzną formułę współzarządzania, zarządzania wielopoziomowego, która zachodzi na różnych poziomach, na różnych szczeblach tej struktury zarządzania w tak dużym systemie, jakim jest Unia Europejska, od poziomu lokalnego do poziomu europejskiego. Tak naprawdę jest to bardzo proste narzędzie, bo nie jest ono celem samo w sobie, tylko jest narzędziem, które ma pomóc pewnej idei. A idea jest taka, że my jako lokalna grupa działania wspieramy naszych przedsiębiorców i chcielibyśmy, i oni też chcą wspierać społeczność lokalną, są przedsiębiorstwami zaangażowanymi społecznie, więc mają oferty różne pomocowe dla organizacji albo szczególnych grup społecznych, grup defaworyzowanych, jak na przykład osób starszych. Z drugiej strony mamy tych potrzebujących, czyli na przykład dużą grupą są organizacje pozarządowe, które się bardzo prężnie tutaj rozwijają. Chcą robić dużo rzeczy, ale czasami potrzebują wsparcia, na przykład przy organizacji imprezy, potrzebują nagłośnienia, sceny, namiotów, transportu. Jest potrzeba, żeby te potrzeby i oferty połączyć. Stąd idea prostego narzędzia, w którym można zamieszczać ogłoszenia zarówno osoby potrzebujące, jak i osoby wspierające. A to narzędzie łączy te oferty i powiadamia mailami o nowych ofertach, które mogą odpowiadać potrzebom. Zaczęły znikać stare drzewa, które znajdowały się w gospodarstwach rolnych, drzewa, które były w ogródkach przydomowych. Postanowiliśmy zachować to. I tutaj naprzeciw wyszło nam Stowarzyszenie Lanus Saksonii, które poprosiło nas o współpracę przy takim projekcie. I taki projekt został napisany i został dofinansowany z Interregu Polska Saksonia. Wszyscy nam kibicują, jeżeli chodzi o ten projekt i to o tą współpracę. Chcemy pokazać, że to, co było tutaj na naszych ziemiach i na pograniczu, chcemy po prostu zachować. Dolina Baryczy poleca to system certyfikujący producentów i usługodawców z Doliny Baryczy. Kluczem do sukcesu systemu jest to słowo współpraca. Dużo czasu wprawdzie upłynęło, zanim firmy prywatne przekonały się, że na współpracy skorzystają, a nie jest to zagrożenie dla nich, ale teraz już to działa i tak na przykład noclegi polecają firmy czy oferty przewodnickie, oferty aktywnego wypoczynku, tak jak przejazdy bryczką, czy spacery z ornitologiem, przejazdy meleksem. Gastronomia korzysta przy daniach z produktów lokalnych, na przykład jest kapusta kiszona do ziemniaków, czy podawane są soki. Jest też w menu komunikowane, skąd te produkty lokalne pochodzą, na przykład, że ryba jest z jakiegoś gospodarstwa lokalnego z terenu. Współpraca w Polsce, i to także udokumentowały nasze dobre praktyki, pozostaje taką sferą rozwojową. Od sfery rywalizacji i konkurencji nauczyliśmy się i ciągle się uczymy tego, jak współpracować, jak budować lokalne partnerstwa, jak być także otwartymi na inne, podobne do nas partnerstwa działające na przykład w sieciach, czy działające w innych regionach, nie tylko w samej Polsce, ale także w Unii Europejskiej.